W tym filmie przeanalizujemy obwód elektryczny, który jest kombinacją zarówno szeregowego, jak i równoległego połączenia oporników. Takie mieszane połączenie, szeregowo-równoległe, występuje w prawie każdym układzie elektrycznym, i poprawna analiza takiego układu to zwieńczenie naszych podstawowych umiejętności dotyczących elektryczności. Wykorzystamy do obliczeń prawo OMA i zasady wyznaczania oporu zastępczego, i przy tej pomocy obliczymy spadek napięcia, natężenie prądu i moc traconą na każdym oporniku takiego układu. Oznaczmy jeszcze na schemacie bieguny baterii dodatni, ujemny i węzły pierwszy, drugi i trzeci. Żeby obliczyć w takim układzie wszystko to, co chcemy napięcia, natężenia i moce, będziemy po kawałku zamieniać ten układ na coraz prostszy układ zastępczy obliczać opór układu zastępczego aż do najprostszego układu zastępczego czyli takiego zbudowanego z baterii i tylko jednego opornika. Skorzystamy z prawa oma. I obliczymy prąd całkowity w takim najprostszym układzie zastępczym, a potem po jednym oporniku będziemy obliczali napięcie, natężenie i moc, korzystając z kolejnych wyznaczonych wcześniej układów zastępczych. No to po kolei. Przerysujmy układ tak, żeby było wyraźnie widać, które oporniki połączone są równolegle, a które szeregowo. Nie będziemy jeszcze obliczać żadnego oporu zastępczego. Przerysujemy tylko układ tak, żeby połączenia były widoczne i oczywiste. Podstawowym pomysłem pierwszego układu zastępczego jest zamiana schematu układu z zamkniętej pętli, w której możemy poruszać się od plusa baterii przez cały układ do minusa baterii, na schemat, w którym będziemy poruszać się tylko w jednym kierunku od lewej do prawej. Wyobraźmy sobie, że łapiemy baterię. Lewą ręką zabiegun dodatni, a prawą ręką zabiegun ujemny i rozdzielamy te bieguny tak, że możemy cały układ rozciągnąć od lewej do prawej na całą długość kartki albo ekranu. Po lewej stronie będzie biegun dodatni baterii i dalej poruszamy się po układzie tak, jak płynie w nim prąd. Prąd, zgodnie z umową, płynie od plusa baterii przez cały układ do minusa baterii i prąd. Wypływa z plusa i trafia na opornik 100 omów. Rysujemy opornik o oporze 100 omów. Dalej prąd wypływający z opornika trafia na węzeł pierwszy. W węźle pierwszym prąd rozpływa się na trzy gałęzie. Oznacza to, że te trzy gałęzie, na które rozpływa się prąd w węźle pierwszym, są ze sobą połączone równolegle. Równolegle w sensie elektrycznym. Ale żeby było to widoczne, narysujemy je również równolegle w sensie geometrycznym, tak jak trzy równoległe do siebie odcinki. Pierwsza gałąź zaczyna się od opornika 50 omów, za nim jest jeszcze jeden opornik 250 omów. Jeżeli za nim, to to oznacza, że te dwa oporniki połączone są szeregowo. I ta gałąź kończy się węzłem drugim. Ale jest jeszcze jedna gałąź, która zaczyna się w węźle pierwszym. I kończy w węźle drugim. To ta gałąź poprzekątnej, która zawiera opornik 200 omów, jeżeli zaczyna się i kończy w tych samych węzłach co gałąź pierwsza, to znaczy, że jest z nią połączona równolegle. Równolegle w sensie elektrycznym, ale znowu narysujemy ją również równolegle w sensie geometrycznym. Od węzła W1 do węzła W2. Od węzła W2 Idąc dalej w kierunku ujemnego bieguna baterii, przechodzimy przez opornik 400 omów, który kończy się węzłem W3. I tak go narysujemy. Od węzła W2 400 omów i węzeł W3. Pomiędzy węzłami W1 i W3 znajduje się opornik 300 omów. Jest on zatem połączony równolegle do wszystkich tych czterech oporników. I tak go narysujemy. Od węzła W1 do węzła W3. I od węzła trzeciego, poruszając się tak, jak płynie prąd, czyli dalej do bieguna ujemnego baterii, mamy po drodze jeszcze jeden opornik 150 ohmów. Włączony jest pomiędzy węzeł W3 i ujemny biegun baterii. I kończymy po prawej stronie ujemnym biegunem baterii. Tak wygląda nasz pierwszy układ zastępczy. Spróbujmy go teraz uprościć. Poszukajmy, czy znajdują się gdzieś w układzie dwa oporniki połączone szeregowo, dwa albo więcej, albo dwa albo więcej oporniki połączone równolegle. Te dwa oporniki połączone są jeden za drugim, czyli szeregowo. Opór zastępczy tych dwóch oporników, połączonych szeregowo, to 50 ohmów plus 250 ohmów to się równa 300 omów. Opór zastępczy oporników połączonych szeregowo to suma ich oporów. I to pozwala nam przerysować układ po raz drugi. Drugi układ zastępczy będzie wyglądał tak, że prawie cały będzie taki sam jak pierwszy, ale zamiast oporników 50 omów i 250 omów narysujemy w układzie jeden opornik o oporze zastępczym 300 omów. Znowu spróbujmy ten układ uprościć. Znowu poszukajmy, czy znajdują się gdzieś w tym układzie dwa oporniki, dwa lub więcej połączone szeregowo, ewentualnie dwa lub więcej połączone równolegle. No i widać, że te dwa oporniki połączone są równolegle. Ich opór zastępczy obliczymy inaczej niż opór zastępczy poprzednich dwóch, bo połączone są równolegle, a nie szeregowo, jak tamte. Opór zastępczy oporników połączonych równolegle obliczamy w ten sposób, że odwrotność ich oporu zastępczego jest sumą odwrotności ich oporów. Czyli 1 przez opór zastępczy oporników R1 i R2 to suma 1 przez R1 plus 1 przez R2. Albo przekształcając ten wzór, i podstawiając dane 200 i 300 omów, opór zastępczy tych dwóch oporników równy jest odwrotności sumy odwrotności oporów 200 i 300 omów, czyli 120 omów. Uprośćmy ten układ jeszcze bardziej. Trzeci układ zastępczy znowu będzie wyglądał bardzo podobnie jak drugi, ale zamiast oporników. 200 omów i 300 omów, narysujemy w układzie opornik o oporze zastępczym równym 120 omów. I znowu to samo pytanie, które oporniki możemy teraz zamienić na pojedynczy opornik zastępczy? Te dwa oporniki połączone są szeregowo. Jeżeli szeregowo, to dodajemy ich opory i ich opór zastępczy wynosi. 520 omów. Znowu przerysujmy układ. Zastępując kolejne dwa oporniki ich opornikiem zastępczym. I jak może zauważyliście, przy okazji pozbyliśmy się właśnie węzła drugiego. Jest coraz prościej. I pewnie już widzicie, które dwa oporniki teraz zastąpimy opornikiem zastępczym. Te dwa. Połączone są równolegle, znowu jak w poprzednim połączeniu równoległym dwóch oporników, ich opór zastępczy jest równy odwrotności sumy ich odwrotności. To się równa 190 i po przecinku 2,4390 w okresie, czyli w przybliżeniu 190 omów. Znowu przerysujmy układ i zastąpmy dwa oporniki 300 i 520 omów ich opornikiem zastępczym o oporze 190 omów pomiędzy węzłami W1 i W3. Tym razem zastąpimy opornikiem zastępczym trzy oporniki. Połączone są szeregowo, więc dodajemy ich opory. I opór zastępczy wynosi... 440 omów. I ostatni układ zastępczy. Zastąpiliśmy pierwotny układ pojedynczym opornikiem o oporze 440 omów. Oznacza to, że upraszczanie układu mamy za sobą. Nic już więcej nie da się tutaj zastąpić prostszym elementem. To, co jest ważne, to to, że w takim układzie zastępczym przez baterię płynie taki sam prąd o tym samym natężeniu, jak przez pierwotny układ złożony z siedmiu oporników. Oznaczmy prąd, który płynie przez baterię przez I0. Możemy teraz wyznaczyć natężenie prądu I0, korzystając z prawa OMA. U równa się I razy R, czyli napięcie na elemencie układu równe jest natężenie prądu płynącego przez ten element razy jego opór. W takim razie natężenie równe jest napięcie przez opór. Czyli natężenie prądu I0 równe jest napięcie baterii U podzielone przez opór zastępczy, czyli 18 V przez 440 ohmów. To się równa w przybliżeniu 41 000A, albo inaczej 41 mA. Obliczyliśmy natężenie prądu wypływającego i wpływającego do baterii. Jesteśmy w połowie zadania. Teraz wystarczy wrócić do pierwotnego układu, korzystając po kolei z układów zastępczych, które rysowaliśmy i obliczając za każdym razem spadek napięcia na danym oporniku zastępczym i natężenie prądu, który przez ten opornik zastępczy płynie. No to po kolei. Wracamy. Do układu zastępczego numer 5. Znamy natężenie prądu, płynącego przez opornik zastępczy 440 ohmów, który zastępuje te trzy oporniki połączone szeregowo. W piątym układzie zastępczym ładunki elektryczne mają tylko jedną drogę, którą mogą płynąć. Więc natężenie prądu, płynącego przez każdy z tych trzech oporników, będzie równe I0. Inaczej mówiąc, przez oporniki połączone szeregowo płynie prąd o tym samym natężeniu. Ale jeżeli ich opory się różnią, tak jak w tym przypadku, to spadki napięć na takich opornikach są różne. Znając wartość natężenia prądu, możemy na podstawie prawa Ohma obliczyć spadki napięć. Dla opornika 100 omów, stosując prawo Ohma, otrzymujemy spadek napięcia na oporniku 100 omów jako natężenie prądu, który przez niego płynie, czyli I0, czyli 41 tysięcznych ampera, razy opór tego opornika, czyli razy 100 omów. Otrzymujemy spadek napięcia na tym oporniku równy 4,1 V. Spadek napięcia na oporniku 190 omów to natężenie prądu, jaki przez niego płynie, 41 tysięcy ampera. Razy opór tego opornika, czyli razy 190 ohmów. Otrzymujemy spadek napięcia na tym oporniku równy 7,8 V. Spadek napięcia na oporniku 150 ohmów to natężenie prądu, jaki przez niego płynie, 41 tysięcznych ampera, razy opór tego opornika, czyli razy 150 ohmów. Otrzymujemy spadek napięcia na tym oporniku równy 6,2 V. W czwartym układzie zastępczym pomiędzy węzłami W1 i W3 włączone są dwa oporniki i w węźle W1 prąd o natężeniu I0 rozpływa się na dwa prądy, które potem znowu spływają się razem w węźle W3. Oporniki 300 omów i 520 omów pomiędzy węzłami W1 i W3 połączone są równolegle. W połączeniu równoległym spadek napięcia na każdym z oporników jest taki sam, bo włączone są pomiędzy tymi samymi punktami obwodu. Ale jeżeli ich opory się różnią, tak jak jest w tym przypadku, to natężenia prądów płynących przez takie oporniki są różne. Oznaczmy te prądy przez I1 i I2. Znowu skorzystamy z prawa OMA, żeby obliczyć wartości natężeń tych prądów. Ale, żeby to zrobić, musimy znać wartości spadków napięć na opornikach. Wiemy, że spadek napięcia na oporniku 190 ohmów wynosi 7,8 V. A ponieważ zastępuje on oporniki połączone równolegle, to spadek napięcia jest na każdym z nich taki sam i wynosi 7,8 V. Znowu prawo OMA. Tym razem. Obliczymy na jego podstawie wartości natężeń prądów. I 1 równe jest 7,8V przez 300 ohmów, czyli 26 000A. I 2 równe jest 7,8V przez 520 ohmów, czyli 15 000A. Trzeci układ zastępczy. Opornik 520 ohmów zastępuje w nim dwa oporniki połączone szeregowo. Natężenie prądu I0 nie zmienia się. Natężenie prądu I1 również pozostaje bez zmian. Natomiast prąd I2 płynie przez dwa oporniki. Znowu obliczenia na podstawie prawa ohma. Spadek napięcia na oporniku 120 ohmów to 1,8 V. Spadek napięcia na oporniku 400 ohmów to 6V. Drugi układ zastępczy, w którym między węzłami W1 i W2 mamy dodatkową gałąź. Bo opornik 120 ohmów zastąpił dwa oporniki połączone równolegle. Prądy I0 i 1 nie zmieniają się. Również przez opornik 400 ohmów będzie płynął prąd o natężeniu I2. Ale w węźle W1 prąd rozpłynie się na dwa prądy płynące przez oporniki 200 ohmów i 300 ohmów. Oznaczmy te prądy przez I3 i I4. Znowu na podstawie prawa OMA, natężenie prądu to spadek napięcia przez opór. Spadki napięcia na tych dwóch opornikach znamy, bo jest to ten sam spadek napięcia, co na oporniku 120 ohmów, czyli 1,8 V. I w związku z tym natężenie prądu i 3 to 9000A, a natężenie prądu i 4 to 6000A. I pierwszy układ zastępczy: prąd i 0 płynie tak, jak płynął, prądy i 1, i 2, i 3 również, ale prąd i 4 płynie teraz przez dwa oporniki. No, i w takim razie ostatni krok w tym zadaniu to obliczenie spadków napięć na opornikach 50 ohmów i 250 ohmów. Znowu prawo OMA. I ponieważ znamy i natężenie prądu, i opory tych oporników, to spadek napięcia na oporniku 50 ohmów to 0,3 V, a spadek napięcia na oporniku 250 ohmów to 1,5 V. No i znamy wartości wszystkich spadków napięć i natężenia prądów dla każdego elementu układu. Możemy jeszcze zapisać wyniki w tabeli. Będzie lepiej je widać. I dodatkowo możemy obliczyć moc traconą na każdym z oporników. Moc jaką zużywa opornik można łatwo obliczyć, ponieważ jest ona iloczynem spadku napięcia na oporniku i natężenia płynącego przez opornik prądu. Jednostką mocy jest VAT. Jeżeli mnożymy spadek napięcia w voltach razy natężenie prądu w amperach, to moc otrzymujemy właśnie w watach. 1 wat równy jest 1 volt razy 1 amper. W ten sposób dotarliśmy do końca analizy obwodu złożonego.